Wróćmy na chwilę do twarzy i sprawdźmy japoński rozświetlacz. Ma on dawać efekt księżycowej łuny. Słyszę kulkę, więc wstrząsam. Jestem bardzo ciekawa, w jakiej to będzie formie. Pachnie kwiatami. Pięknie pachnie. Wylejmy tego Bardzo jest to płynne i bardzo miękkie pod palcem. Nie ma w sobie żadnej bazy kolorystycznej, to jest tylko po prostu taka perła. Zastanawiam się, czym to nałożyć. Dobra, podejmijmy próbę z palucha. On jakby w ogóle odparował z twarzy. Tu jest bez, tu jest z. Efekt jest bardzo subtelny. Taki właśnie w sumie księżycowej poświaty. Zobaczę na ciele. Nie, to jest naprawdę bardzo subtelne. I faktycznie jakby odparowuje do takiego tylko delikatnego pudru. Nigdy się wcześniej nie spotkałam z taką konsystencją. Dla mnie jest to ciut za delikatne, ale nadal jest ładne.